było świetnie i Bóg mi dał tylko jedną sylabę na początek. Ale po pół minuty, po półtora minuty, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, ale po jakimś krótkim czasie nagle rozum takie myśli, co ja mówię, co ja robię, ale nie poddałem się rozumowi. Ja poddałem się Duchowi Świętemu i klekałem dalej, klekałem. Zasnąłem, klekałem. Rano się obudziłem i tylko myślałem, czy ja mam ten dar, czy nie. Jeszcze mówić, ale już nie klekałem. Już miałem inne słowa, Bóg mi dał następne słowa. A potem mówiłem jakieś chińskie, ciąg, guang, dżang. Teraz mówię różnymi językami, w różny sposób. Korama salabra mokolobo salabremenda siolowra bariara lasento. Są różne rodzaje języków. Bóg to ci daje i Bóg mi to dał. Bóg da każdemu, kto tego pragnie. Ja się modlę. Duch Święty, stąp na tych ludzi, którzy słuchają. Jeżeli ktoś nie ma z was tego daru, a wierzysz i pragniesz, bęk jest dla ciebie. Amen. Bądź ochrzczony, bądź napełniony. Oczywiście trzeba powiedzieć taką rzecz, że ochrzczeni jesteśmy raz w Duchu Świętym, ale napełniać się musimy codziennie. Po twojej stronie i po mojej stronie jest piłeczka w naszym ogródku. Czy podejmiesz wezwanie, czy ty będziesz się modlił? I zachęcam. Jeżeli tak jak z Tymoteuszem było, tak jak Paweł do Tymoteusza przyszedł i powiedział, napisał do niego, że i zaczął go zachęcać, żebyś na nowo rozniecił dar, który został ci udzielony przez nałożenie rąk, prorockie nałożenie rąk i zachęcał go, żeby na nowo modlić się w językach, bo tak jest, my często, tak jak małe dzieci, dostały zabawkę, bawimy się zabawką, potem gdzieś położymy i zapomnimy o niej, bawimy się czymś innym. A to nie jest zabawka, oczywiście, ale chodzi o to, żebyśmy nie zapomnieli darów używać. I to jest ten najmniejszy dar. Potem są dar tłumaczenia, dar języków, dar prorocki, mowa wiedzy, mowa mądrości. I tego potrzebujesz ty, ale potrzebują inni. Jeżeli ty się będziesz mocny stawał, to co mówiłem w pierwszym kazaniu, umacniaj się w Panu właśnie przez modlitwę w językach. Właśnie poprzez czytanie słowa, poprzez słuchanie dobrych rzeczy. Kiedy się będziesz wzmacniał w Bogu, inni się będą budować, widząc twoje życie, słuchając ciebie. Bądź błogosławiony dziś, niech Boże imię będzie wywyższone w naszym życiu. Amen.